Ale to ja cię jeszcze pocieszę, że będziemy tamtędy wracać. No tak. A wiesz, co tutaj się dzieje po zmroku? Nie. Nadchodzi nocny łowca! Owca, nocna owca chyba, chłopie. No, tam przecież to, co robiliście ze mną na multiku, to była jakaś makabra. Słuchaj, nie wiem, jak mogliście mnie tak kiepsko potraktować tymi latarkami. No, biedny Lucuś. No, ja miałem najgorzej biedny, z was. Ja miałem najgorzej z was, żeście mnie sprali na kwaśne jabłko. Dostałem dosłownie w pierd... żebym nie dokończył słowa. No, no ale ja miałem najgorszego łowcę. Pozamiataliście mną. Po prostu. Skompromitowaliście mnie. Oj, spokojnie. Ale nie to, żebym się żalił. Ale komuś może się wypłakać do jasnej niepodległej. No kurde, no. Jak oni tam mieli takie, ten, jakiemu tam? Adamek, tak? Adamek z nami grał? Ale Adamek ma wysokiego skilla, człowieku. No właśnie. On ma takiego wysokiego skilla. On jest bat w tej grze. Dokładnie. Wiesz co, myśmy potem zagrali z Adamkiem poza nagrywaniem i Adamek nie posprzątał tak samo, nie? Wow. To znaczy, wiesz co, też udało mi się, no nie powiem, udało mi się go dorwać, ale kurczę, gościu naprawdę jest dobry w te klocki. No. No. Powiedz mi, wujek, bo ja mam, jakiś czas temu kupiłem na promocji Euro Truck Simulator 2. No. I tak myślę, znaczy nie wiem, jak się zabrać za tą grę, wiesz, tam jest ten mod multiplayer. I chciałbym spróbować pojeździć w tej grze, tylko właśnie mówię ci, nie wiem, jak się za to zabrać. Ona jest dosyć monotonna i ja niespecjalnie lubię monotonne gry, na przykład jak F1 2014. Jazda po tym torze to jest dla mnie, wiesz, bez przerwy tam 50 kółek. To jest naprawdę katorga dla mnie. Ja się zastanawiam, jak to wygląda w Euro Trucku, czy to też jest taka monotonna jazda, czy tam coś się, wiesz, nie wiem, dzieje. Bo wiem, że na pewno fajnie się jeździ, jak się jedzie z kimś, w sensie tak, w takim konwoju. To znaczy tak, ja ci teraz odpowiem na twoje pytanie. Mhm. Zawód kierowcy w rzeczywistości to jest totalna ekstrema w dzisiejszych czasach. To nie jest taka monotomia, jak mogłaby się wydawać w grach komputerowych, prawda, tego typu. Mhm. Natomiast ty i twoja wyobraźnia może poukładać tą grę na takim torze, że nigdy ci się nie będzie w tej grze nudzić. Przede wszystkim to jest gra dla pasjonatów. Jeśli nie jesteś pasjonatem tematu, to ta gra prędzej czy później ciebie znudzi. Będziesz traktował tą grę jako coś nudnego. Natomiast jeśli rajcuje cię temat ciężarówek, transportu, to nie ma takiej siły na ziemi, żeby ta gra kiedykolwiek cię zmęczyła. Ja w tą grę gram od pierwszej edycji, w ogóle od pierwszego tworu studia SCS Software. I to są już, Lucjanie, to są już lata. To już jest naście lat. I do tej pory gry platformy SC Software były dobre chwile, były chwile, wiesz, zwątpienia, ale nigdy tej gry nie odłożyłem na dłużej, chyba że choroba mnie zawlekła do łóżka. To coś innego, albo miałem bardziej priorytetowe zadania do wykonania. Natomiast do dzisiejszego dnia ta gra to jest dla mnie coś po prostu niesamowitego, prawda? I zaczynają się kłopoty. No, widzę. Cholera, jasna. Czekaj, no. Chciałbym spróbować właśnie. Zaraz dokończymy temat, tylko... ja widzę, że ty zboczyłeś. Chciałeś pojechać na skróty jakoś. Tak, tak, tak. A i tutaj to był mój jest błąd, droga. No. Tak, widzę, że ty jedziesz drogą. Ale wiesz co? Powiem ci tak, ja tam zaraz do ciebie wrócę. To jest uno momento, chwilę to. Weźmiesz ośmiokołowca? Nie. Tu po prostu jakoś sobie dam radę. Okej. Okay. Bo muszę. No, nie ma opcji. Dam sobie radę, bo muszę. I tak jak powiedziałem, no, prawdziwego... Trackera? Trackera to nigdy nie znudzi, no i tyle, powiem ci. Słuchaj, tu nawet asfalt mamy. Czekaj, gdzie są moje światła? Wow! Światło chciałem! Ja sobie tutaj teraz... Ty, moja ciężarówka mnie w ogóle nie słucha. Ach, już wiem dlaczego. Zamontowałeś jej mikrofonu. Nie o to chodzi. W tych ciemnościach nie zauważyłem, że mam linkę podpiętą.
Wiesz co, jak jest ciemno, to tego nie widać. No tak. No. Da się te drzewo staranować? Nie te wielkie. Tego wielkiego na pewno nie staranuję. Ach, kurde, widzisz, to jest tak, jak się człowiek rozgada. No. O, widzę cię. Heja. No tak, tak, ja jestem przy drodze. Tylko tym kamazem chcę utorować sobie drogę, wiesz? Najgorsze jest to... No. Najgorsze jest to, że... mały promień skrętu mnie tutaj irytuje. Ale mam dyfry włączone. Okej. Okay. Dobra. Wiesz, samym koniem przejechałem, tylko czy ja przejadę teraz, kurczę, z tym zaprzęgiem. Zaprzęgiem. Pomogę ci zaraz, wymyśliłem. Ja już jestem w warsztacie. Znaczy, wiesz co, spoko, spoko, na razie tam sobie być. Luz. Na razie tam sobie być, gdzie jesteś. Luzik. Ja spróbuję tym, z tą samą drogą tam dojechać. Ta-da! Dobra, ty tam jesteś, ale punkty warsztatowe mam ja. Ja też. No, no niby też, no, ale ile, odblokowałeś w ogóle cały ten warsztat? Tak. Tak? Cały? No to tak. Gitara, no to dobra. Ta-da! No to czekaj, ja tam zaraz też będę. Ile masz w sumie godzin przegranych w spinie? Oj, nie wiem. Ale tak na oko, pi razy drzwi. Może mam to gdzieś tutaj, w tej aplikacji Steam. Bieżąca sesja, 20 godzin łącznie. O kurde, toś dobry jest, ja tyle nie mam. Odwozie skrzyniowe, dobra. Unity Card, co to jest? Och, wuja, wuja, ale żeście tutaj teraz, chłopie. Ojej. To ale ja damy pojadę radę po tego ośmiokołowca chyba, chyba że nim się da ruszyć. Dobra, jest trochę paliwa, może się uda. Jo pierdziel, jaka to jest maszyna wielka. To jest Mercedes szatana. O kurde, grałaś teraz na tym update'cie? To znaczy? Wiesz, jesteś teraz w tym aucie. Którym? No w tym wielkim, ośmiokołowym. A gdzie? Ja siedzę w moim kamazie, ja tutaj walczę z żywiołem. On jest bardzo zepsuty, ale czaisz, z iskry mu lecą z tego, z wydechu. I to zajebiście wygląda. Bo jest, jak jest zepsuty, to tak widać. Ja dziękuję, ale bania. Świetna ta gra jest. Kurde, tym to przejedziemy, lajtowo. Dobra, słuchaj, nie dam rady sam. Muszę się wrócić po mojego tego... pomagacza. Ja już jadę ci z pomocą. Ośmiokołowiec wyciągnie cię na ze wszystkiego. Co, on mnie przyciągnie przez te drzewa. Dokładnie, już jadę. Kurde, jak to wygląda, nie? Jestem w szoku. Jak trąbi, jak jakiś, nie wiem, jak jakaś barka. No właśnie, to ten efekt tego trąbienia troszeczkę tam nie zadowala. Znaczy, no tak trąby się nie... Nie wiem, autor może chciał zaznaczyć, że są trąby albo co, no nie wiem. Ale tak rozbrzmiewają, jakby to było, kurczę. Ale powiem ci, że jedynka na jedynce plus po bezdrożach nie da się tym jeździć. Muli i niestety nie został naprawiony w tym patchu. Znaczy ulepszony może. Muli się i niestety jest lipa. Bo ty jeździsz na automacie. Nie, ja jeżdżę na ręcznej, tylko że... Jezus, no, patrz, jedno myślę, drugie gadam, no. Na manualnej. Tak, tak. I... no i co? I po prostu jak jest jedynka plus i mam nawet malutkie wzniesienie, to się dusi i gaśnie. I wio. Taki minus. Więc ta jedynka plus w tym aucie w ogóle do niczego się nie nadaje. Ale już jadę z odsieczą. Spokojnie. To co, chcesz, żebym cię przez drzewa przeciągnął, tak? O, czekaj ludzku, bo ja tutaj stresy teraz przeżywam. Co się stało? Znaczy, ja zauważyłem coś takiego, że jak podpinam tą drugą ciężarówkę, tego też nie było, to tamty jest gaszony silnik, to silnik się uruchamia. No, fajnie tutaj to zrobili, te rzeczy, no. Mi się podoba. Tak, jest to ulepszone.
jak z tych wydechów lecą iskry i ogień, to te iskry odbijają się jeszcze od powierzchni, od po prostu od ten, od ziemi. Absolutnie zajebista sprawa, musisz to zobaczyć, wujek. Nie wiem, czy ci takie rzeczy jarają, ale no jak dla mnie jest coś super po prostu. Słyszysz już mnie? Trąbię. Słyszę cię, tylko wiesz co, czekaj, no ludzku, daj mi się skupić. Okej. Okay. Momento, daj mi się skupić, sorki, ale... Spoko, ja muszę tutaj ogarnąć sprawę. Tam się wpierniczył, rozumiesz, no. Choinkę. I po choinkę mi to. Dobra. No nie gadaj, że teraz sam się stąd wytargam. Dobrze, ruszyła maszyna. Mnie bardzo, bardzo cieszy. I teraz na drogę. Powiedz mi, czemu w tej grze nie ma prędkościomierza? Jakiego grzyba cię prędkościomierz? Jak to się 30 na godzinę jedzie, nie? I tak. No. Dobra, czy się naprawimy? Naprawiono, super. Ale ty, w warsztacie nie można się zatankować. Nie, nie. To lipa. No. Możesz zmierzać w moim kierunku. Pomóc ci? To znaczy, wiesz, się okaże, jeszcze tego nie wiem. Ja próbuję być samodzielny, dopóki mogę, wiesz? Dobra, wiesz, już moja, jadę. Ta moja taka duma, ta męskość taka moja, wiesz? Ta, wie. Masz paliwo? Co? Paliwo jeszcze mam. Dobra, to ja muszę zatankować tego mojego monstera i już do ciebie pędzę. Dobra, Iwio, szkurna, bo normalnie musimy to zrobić w końcu porządek. Jasne. Już tylko się tankuję i już ci pomagam. A nie wiedziałem, że ten pojazd w ogóle jest na tej mapie, bo on nie był zaznaczony w żaden sposób. Był! Kurczę. Nie, był zaznaczony tylko tamten. Ej, wyjechałeś na drogę. Dawaj. No tak, dałem radę. Znaczy, wiesz co, Lucjanie, u mnie sprawa wygląda tak, że ja się nie poddaję, dopóki naprawdę nie mam wiesz co, to nie wołam pomocy. Znaczy, życie mnie nauczyło, takie moje codzienne, no. żeby człowiek jednak, wiesz, próbował sam sobie dać radę. No proszę, kto tu przyjechał, kto tu trąbi na mnie. Proszę bardzo, przodem. Przypomnij mi, pod którym był horn? Ja mam tu prawy przycisk pada. A ty masz chyba H, bo też coś tam dzwoniłeś. No, pod H to mam światło, proszę pana. Aha. Zapomniałem, gdzie był klakson. Ha, kurde, zapomniałem, że tu można światło włączać. No, można. Proszę państwa, dojechaliśmy! Z małymi kłopotami dojechaliśmy! Warsztat zaliczony, teraz trzeba zapisać grę. Nie da się. Uratowani jesteśmy, Bociek przykleciał! Przykleciał Bociek. O kurde. Jak mi czasami się coś wystruga z mojego języka, to klękajcie narody. Yes! I teraz Lucjanie. Do transportu drzewa. Przystąp. Mamy dobry czas, ty. 35 minuta się zbliża. A my przejechaliśmy tutaj. Tylko ty możesz zaczepić jakąś przyczepę teraz na kłody? Próbuję długą, ale nie mogę. Dlaczego? A, no bo dlatego, bo tutaj nie można. Nadwozie do transportu drewna, ale dlaczego nie mogę długiej? No kurde. No zobacz, co tam masz. Co to? A cysterna? Nie chcę cysterny. No dobra. Nadwozie do transportu drzewa. Tak kamera tutaj postawiła w takiej. Ja mam tylko średnie kłody. Wujku, co my robimy? Ale no, powinny być długie, no nie. No to bierz średnie i tyle. Ale nas interesują długie. Czekaj, czy ja mam odblokowane tego Kamaza? Tak. Znaczy, Jezus, chyba, że nie Kamaza, czekaj, nie Kamaza, tylko nie. Widzisz, ja tam nie przejechałem dostatecznie blisko. I ja mam zablokowanego tego. To co robimy? Czekaj, weź no na F1 i zobacz, czy ten twój wóz
No. Ten Mars to jest typ C255? Nie, to jest typ D535. No to widzisz, faktycznie miałeś rację, nie ma go tutaj. No, nie ma. Dobra, spoko rokofoko. Nie wpadaj mi tutaj w panikę. Spoko, damy radę. Wziąłem koła terenowe. I kurczę, powiem ci, bierzemy się do roboty, w końcu coś trzeba robić. A właśnie, czy ja mam tu koła terenowe? Jedna paliwa. Tu nie ma opcji, tutaj tylko jedne koła są. Nie, ja muszę stąd wyjść. I odłączyć naczepę. Znaczy przyczepę, żeby coś tutaj innego zamontować, tak mi się wydaje. Okej, okay. Ja tu zostawiam dwa moje pojazdy i jadę już po kłody, co ty na to? No nie poczekasz na mnie? Nie poczekasz na mnie? To czekam w takim razie. Ja sobie tylko inną, tą pozycję przyjmę. Okej. Okay. Wiesz co ja robię bardzo często? No. Bo mam pod... Tuż pod kciukiem mam spację, nie? I na spacji niekontrolowany sposób zaciągam sobie hamulec ręczny, nieświadomie. Mhm. No i to mnie troszeczkę, wiesz, nie chcę teraz tego przestawiać, bo... Spoko. A kurde. Już na ciebie czekam. Bierzesz długie kłody, czy... A czekaj, ile tam trzeba dostarczyć? 8 pewnie, no jasne. Odwozie to jedna... to drewno. A jedno takie długie kłody to jest tylko 4. Czy czekaj, więc... ja zobaczę co tutaj mogę. Czy ty możesz długie kłody wziąć, wujek? Nie, czekaj moment. Mam tutaj to. Momento. Wiesz co? Mogę wziąć sobie średnie. O, to lipa. Będziemy musieli na dwa razy jechać. Ile tam jest, mówisz? To znaczy? Czekaj, gdzie jest ten kurczę cel? Jak weźmiemy drewno? 8 jest. A ty będziesz miał 2. Średnie kłody są na 2, a te długie są na 4. Więc w sumie będzie 6. Będziemy musieli zrobić jeszcze jeden kurs. Wiesz co, powiem ci tak, dobrze będzie jak w ogóle tam chociaż raz zajedziemy. Okej, okay, dobra. Ja się chcę upewnić, czy nie mogę wziąć więcej drewna. Jest kogonowe, to nie. To jest średnia przyczepa na drewno, to nie. Cysterna wiadomo, nie. Bo ja tutaj tak do końca nie jestem zapoznany, rozumiesz, z tą nową aktualizacją, także chcę mieć absolutną pewność, że dobrze się zabudowałem. Okej. Okay. Dobra, tak będzie. To w takim razie jedziemy do celu. Tylko wiesz co? Ja jeszcze jedną rzecz muszę zrobić, a znaczy muszę. Chcę. Jaką? Podwójny zaprzęg sobie zrobić, nie? Wiesz, o co chodzi? Ja też tak zrobię. Ja za sobą będę ciągnął cysternę, wujek. No, także... Bo ten z przodu to przecież ciągnie paliwa tyle, że jest to mój Maserati. Bo co można powiedzieć, to można, ale powiem ci, że gdyby nie ten drugi kamas, to ja bym nie wyjechał stamtąd. Aha. Nie wyjechałbym sam, za grzyba. Także dobrze tutaj jechać na dwa ciągniki. Dobrze. Kurde, jak ten odpala, mam wrażenie jakby, nie wiem, jakby jakiś potwór nadchodził. O, nocny łowca. I tutaj, moi drodzy, muszę przerwać ten odcinek oczywiście, ale chcę wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przede wszystkim ten duży potwór, 6- czy 8-kołowy, potrafi wziąć aż 6 kłód, czy kłod, a nie 4, jak ja to przemyślałem przez cały odcinek i wmawiałem to wujkowi Bohunowi, a dodatkowo ciągnę za sobą cysternę, ale pustą, więc zobaczycie w następnym odcinku, co się będzie działo. No, gwarantuję wam, że będzie śmiesznie.
Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.